Tu ci chodzi o samą sprawę reformy. Tu z tego wynika jedno, że ta demokracja zakładowa, że ta Rada Robotnicza w zakładzie, to jeszcze nie wszystko, bo jeszcze jest sprawa tej decyzji centralnej i jest to sprawa demokracji w całym społeczeństwie. Po demokracji na szczeblu rad lokalnych mówiłem. Jest zatem otwarta sprawa jeszcze parlamentu. To jest dość trudna sprawa, jak to połączyć z tym kierowniczą rolą partii. Jest tu pewien pomysł, który mi osobiście się podoba, ale on wymaga i dyskusji, i dopracować, i to akurat nie najprędzej się da zrealizować. Jest to idea dwuizbowego parlamentu. Byłaby więc izba wyższa, która byłaby izbą polityczną i która by była zdominowana przez PZPR, miała taki układ jak dzisiejszy Sejm, oraz izba niższa, izba samorządowa, do której by się odbywały normalne, demokratyczne wybory i listy zgłaszałyby rady, samorządy lokalne, związki zawodowe, związki chłopców. I ustalenie zasad i kompetencji między tymi dwoma izbami byłaby właśnie tą sprawą negocjacji i kompromisu w ramach prawa. Tyle najogólniej z konieczności o reformie i o drogach wyjścia i o reformie systemu społecznego. I teraz ostatnia sprawa, sprawa odpowiedzialności. W pańskim pytaniu. No to właśnie tak jest, bo pan tu słusznie powiedział, że jak będziemy wyciągać odpowiedzialność, to oni będą oczywiście podejmować walkę, prowokacje i tak dalej. I tak to się dzieje. Zresztą zwłaszcza państwo, że w tym układzie dotychczasowym władzy obowiązywało coś, co się nazywa nomenklatura. Jak człowiek jest w nomenklaturze Komitetu Wojewódzkiego na przykład i przestaje być dyrektorem, to on nie przestaje być dyrektorem, tylko to on dalej bierze te same pieniądze, które brał i musi tym dyrektorem gdzieś zostać. Może być co najwyżej dyrektorem w stanie zawieszenia, albo się mu wymyśla instytucja, z której ma być dyrektorem. Choć komórkę się powołuje na szczeblu dyrektorskim. To kiedyś w Centralnej Radzie Związków Zawodowych lubiano takie komórki powoływać, żeby dyrektor był dalej dyrektorem. No jeszcze bardziej dotyczy nomenklatury KC. Ci ludzie mają wpływ na władzę w dalszym ciągu. I teraz oni dostają po uszach, czyli są niezadowoleni, ale wpływu na władzę nie tracą. Mało zyskują mnóstwo czasu, bo przedtem się jeszcze musieli zajmować swoimi sprawami, a teraz mają cały dzień czas na to, żeby chodzić i jątrzyć, piskować, wymyślać. To bardzo wielka i bardzo niebezpieczna siła. I to, co musimy tu rozciąć, to, co musimy tu załatwić, naprzód, to nie odpowiedzialność konkretnych ludzi, tylko te instytucje, instytucje nomenklatury. Jak już mówiłem, instytucje sądu i prokuratury, bo pewien typ odpowiedzialności musi być realizowany przez prokuraturę i sąd. Jak się uderzy w nomenklaturę, to się uderzy w cały ten spisek, bo cóż to zmienia, że się zdejmie kogoś z funkcji jakiegoś ministra, jeśli on i tak musi być jakimś innym ministrem, a w najgorszym razie ambasadorem. Bo to jest układ rangi ministra, on już poniżej rangi ministra zejść nie może, jego trzyma nomenklatura. To już ja wiem, co on by musiał zrobić, chyba do KOR-u się zapisać, no. Tak, bo w politycznym wymiarze to nie obowiązuje. To jest jedyny wymiar, gdzie to nie obowiązywało. Jak on naruszył politycznie, to on mógł dostać puszy i wylecieć. Inne względy nie wchodziły w grę. I to powoduje, i w związku z tym uważam, że nacisk na odpowiedzialność powinien być przede wszystkim na instytucje, a nie na poszczególne osoby. Mówiłem już o tym raz, mówiąc o tym, że nie możemy kształtować polityki personalnej, bo sama polityka personalna niczego nie rozwiązuje. Jest wejściem w wewnętrzne rozgrywki. Po odpowiedzialności należy żądać za grudzień, za czerwiec, bo to jest odpowiedzialność, którą można rozliczyć znowu w procesie, ale razem z tym należy żądać instytucjonalizacji sądu. I nawet tą odpowiedzialność za czerwiec, na przykład czerwiec 76. Nie udawajmy sobie, nazwijmy sobie ze swoim imieniem. Kierownikiem wydziału, nie, w ogóle sekretarzem KC, któremu podlegał ten resort, w owym czasie był Kazian. Żądanie rozliczenia czerwca 76 jest zwrócone przeciwko Kani. Otóż wcale nie wiem, czy mamy się akurat zwracać przeciwko Kani, a powinniśmy żądać rozliczenia czerwca 76. Ja po prostu sądzę, że żądania nasze musimy ustawiać w takiej hierarchii, żeby zaczynać od ważniejszych do mniej ważnych, a te ważne, które nie są palące, bo je możemy rozliczyć za 3, za 2 lata, za rok, żeby z nimi czekać. To znaczy my mówimy odpowiedzialność za grudzień i odpowiedzialność za czerwiec. Ale nie będziemy tej sprawy robić strajków. Będziemy na ten temat dopominać się, przypominać, będzie to cała wisieć. My o niej nie zapominamy, ona jest.
Będziemy tu robić, objaśniać. Chodzi o to, żeby ludzie się dowiedzieli, za co tu chcemy tej odpowiedzialności żądać, co się tam zdarzyło. Jeśli tak będzie, to my do tej sprawy zdołamy wrócić w stosownym czasie. Nie mówmy tych wszystkich rzeczy naraz w jednej chwili. To ja chcę Państwu opowiedzieć, co się zdarzyło w tym samym czasie, kiedy trwał Państwa strajk. A więc, jak mówię, trwał strajk w Ursusie, już nie tylko w Ursusie, bo w Mazowcu, prawda? I to był strajk sprowokowany ewidentnie, bo ta policja weszła tam po narożniaka po to, żeby to wywołać. Ja wcale nie mówię, że nie należało publikować, ale zało. Nie ma takich numerów, to z tego, że oni tego chcieli. Ale jakbyśmy te wtedy nie zastrajkowali, to oni by weszli następnego dnia do następnych pozostałych lokali i aresztowałoby już nie chłopców od kserografu, tylko aresztowałoby Bujaka i innych. A wtedy byłoby dużo trudniej strajkować, a trzeba by było i nie byłoby ratunku. I wtedy już by było trudno uniknąć konfrontacji, więc dla dobra pokoju społecznego należało od razu strajkować. I jak Zbyszek Bujak powiedział to w Hucie Warszawa, że ma sobie za złe, że za późno zaczęli, to ja się zgadzam. Należało natychmiast, bo im wcześniej, tym lepiej. Otóż, ale to się w tym samym czasie działo, kiedy równocześnie zaczynał się już strajk górniczy. Na razie okupacja tej kopalni Wujek i dwugodzinne strajki, też w rezultacie sprowokowane, bo to górnikom, którzy pracują w systemie czterobrygadowym, zobowiązano się, podpisano umowę, wypłacić dodatki 900 zł, po czym wypłacono im po 450 pod warunkiem podpisania odpracowania wolnych sobót. No i to wiadomo było, że ten strajk musi być. W tym samym czasie był numer z kolejarzami, który miał podobny charakter. Pod pretekstem tego, że muszą że i prawa ma tamten związek branżowy, zerwano umowę z kolejarzami podpisaną we Wrocławiu i zaczęły się te strajki kolejarskie. W tym samym czasie odbywały się pertraktacje z włókniarzami, już uzgodniono wszystko i teraz parafowano umowę, a oni nie dali oświadczenie popierające Mazowsze i żądające uwolnienia narożniaka, włókniarze. Przy tej okazji, bo tam była cała komisja włókniarska, kontraktowała z ministrem. Minister powiedział, że nie podpisze umowy, dopóki oni nie odwołają tego swego oświadczenia z tej narożniaka i wyjechał. Jakby na to nie patrzeć, mamy tu do czynienia z próbą wepchnięcia nas w generalny strajk i to w najgorszym miejscu, bo jeszcze kolej. A równocześnie, jak Państwo wiecie, i tak w wieściach również, pisano, że ten strajk na kolei grozi interesom obronnym Polski, krajów sąsiednich i tranzytowi sowieckiemu. Oczywiście on nie groził, bo nie przypominam sobie, aby na tej kolejce dojazdowej tutaj były jakieś interesy obronne. No niemniej prawdą jest, że tutaj iskra jest, a nie cała kolej, że tu nie wiadomo, kiedy to się ruszy, że to można uruchomić. W tym czasie zatrzymali kolejarze transporty w Brześciu, bo podobno jakąś żywność tam wieziono. No, niech pan zgadza. Z tą by nie zatrzymali. Powtarzam, ja nie wiem, czy wieziono żywność. Ja wiem, że zatrzymali transporty i mówili, że chodziło o żywność. No to było tak przez kilka tych. Bo myśmy dzwonili z Gdańska do tej komisji kolejowej we Wrocławiu, żeby sprawdziła to z tymi transportami z Brześciu. A oni mówili, że podobno żywność, a nie uruchomili te transporty, bo w tym momencie żadnym pozorem nie wolno było zatrzymywać. Więc oto w tym momencie nam się zwaliło nagle wszystko na głowę jednocześnie, bo ktoś prowokował. Ale nie tylko, bo każdą z tych spraw osobna trzeba było załatwić i włókniarską, i kolejarską, i górniczą. I takich spraw do załatwienia naraz mamy całe mnóstwo. Dlatego po prostu trzeba te kolejne kroki w drodze do rozliczenia, w drodze do odpowiedzialności rozłożyć. W momencie, kiedy ukształtuje się, dopracujemy się pierwszych zrębów takiego systemu opartego na prawie, wtedy w oparciu o prawo będzie można to realizować, co dziś by wymagało strajków, demonstracji, nie wiadomo czego. No i tym samym to zrozumiałe. Zmusi się władzę do pewnych kroków tam, gdzie nie powinniśmy sięgać. Bo przepraszam, jak uzyskano informację, że pierwszy sekretarz KW jest złodziej, a jest właśnie w Olsztynie. Twierdzili to. To był problem, mają żądać jego usunięcia czy nie. No i oni doszli słusznie do wniosku, że oni ogłoszą, że pierwszy sekretarz KW jest złodziej, podadzą wszystkie materiały. A dalej to jest sprawa partii. Jak oni chcą, żeby pierwszy sekretarz KW był złodziej lub pierwszym sekretarzem KW, proszę bardzo. I to jest moim zdaniem słuszne stanowisko, dlatego że na dziś to oni mogą sobie jeszcze tego życzyć.
Ale jeśli rzeczywiście zaczniemy budować normalny system społeczny z normalnym życiem, to z tego życie nie tylko nie mogą, ale i wytrzymać mogą. A więc przy normalnej pracy, a jesteśmy jej już bardzo blisko, opinii publicznej, sądach, po prostu te sprawy będą załatwiane bez tego całego nacisku. Krótko mówiąc, uważam, że to, co robimy dziś, jest niewątpliwie rewolucją, ale powinniśmy jej wszystkie cechy rewolucyjne ograniczać do minimum. To znaczy nie starać się załatwić wszystkiego naraz jednym skokiem, a przeciwnie, nie potrafimy wolniej, tym dla nas lepiej. W tych sprawach, które muszą być robione wolniej, bo jednak prawdą jest to, co tu pan powiedział, najszybciej musimy to robić w tej gospodarce, bo po prostu umrzemy z głodu. My szybko, no zrobimy wszystko, żeby lepiej było. Jak nie możemy lepiej zrobić, żeby prędzej, żeby lepiej było, jak dajmy na to zmiana. Starego kociołka zamienimy na nowy, ale to ten sam kociołek. Dalej. Druga sprawa. Druga sprawa jest taka, że w Centralnym Komitecie teraz nadal te same ludzie są, u których te same lokcie, ręce są we krwi. To tylko widzi to Pan Bóg i władzę za Bogiem. To jest oczywiście prawda, to znaczy ja nie jestem w stanie rozsądzić sprawiedliwie w odniesieniu do każdego z tych ludzi. Niemniej generalnie ocena pańska jest prawdziwa, ale właśnie o tym cały czas mówię. Nie jest to wcale tak, wcale to nie jest tak, że jeśli ludzi skompromitowanych dotychczasowym rządzeniem zamienimy na ludzi w tym systemie władzy, na ludzi mniej skompromitowanych, to od tego będzie coś lepiej. Ja przestrzegam państwa przed złudzeniem, że gdyby pan albo ja, gdybyśmy my zostali poszli na miejsce Kani, to by się od tego coś zmieniło. Nic, proszę państwa. Dokładnie nic. Dlaczego? Bo nie dlatego się tak dzieje, że jest Kania, czy Frankiewicz, czy jakiś inny. Odwrotnie nawet. Oni są tacy, bo taki jest to system. To tak dokładnie jest. Oni są tacy dlatego, bo tam się dobierali tacy, od wszystkich elementów poczynając. Jest to na przykład, na to kładę wielki nacisk, tej partii od lat awansowało się na zasadzie posłuszeństwa i braku decyzji. Ten przetrwał, kto nie zaryzykował. Ten szedł w górę, co się nie odezwał, co przytaknął. I tak dobrało się to ludzie, którzy potrafią tylko przytakiwać, milczeć, nie decydować. Nawet wtedy, kiedy decyzja staje się śmiertelnie konieczna. Zwróćcie państwo uwagę, że gdyby Gierek swoje ostatnie przemówienie wygłosił jako pierwsze, to wszystko by poszło inaczej. Może nie dla nas najlepiej, ale dla niego na pewno. Gdyby on to, co powiedział w pewnym momencie, wybory do rad zakładowych, dajmy wszystkie rady zakładowe, wybory do rad zakładowych, cały szereg rzeczy takich, to on mówił już, jak dobrze szedł ruch, jak się strajkowało wybrzeże. Gdyby to on powiedział w czasie pierwszego strajku w Ursusie, to by przebił wszystko i zahamowałby strajki. I wszystko w ogóle potoczyłoby się inaczej. Jak mówię, nie wiem, czy lepiej dla nas wszystkich, ale to dowodzi, jak bardzo oni byli niezdolni do decyzji. Jak bardzo oni każdą decyzję podejmowali za późno. Ja już mógł tak cofać wstecz i cofać wstecz. A do miejsca, kiedy tutaj chyba z tego miejsca pewnie, albo z tego przemawiał Gierek w Ursusie po tamtych wydarzeniach. Gdyby on wtedy ogłosił amnestię dla wszystkich, wsadzonych do więzień, odwołał wszystkie represje i pokłonił się i powiedział, rację mieliście, to w ogóle wszystko by się mogło potoczyć inaczej. Ale oni za każdym krokiem czekali i z każdym razem i bardziej w błoto. To prawda, ale teraz sytuacja jest jakościowo inna. To społeczeństwo im narzuca pewne kroki. I my oczekujemy od nich nieuczciwości i nawet nie rozumu, tylko rozsądku. I o to tu chodzi w tej chwili. Oni mają być rozsądni. A to, że oni śmiertelnie zagrożeni zdobędą się na rozsądek, to ja wierzę. Jest sprawa rozliczenia, ale jest to sprawa moralna, sprawa sprawiedliwości. I krok po kroku do tego dojdziemy i oni sami do tego dojdą przecież. Natomiast przestrzegam przed tym, żeby to próbować teraz, naraz wszystko. Dlatego, że teraz, naraz wszystko, to możemy w każdej chwili stanąć w obliczu jednego wielkiego wybuchu. Bo złość jest coraz większa ludzka i jest sprawiedliwa i słuszna.
Rzecz w tym, żebyśmy naprawiali to krok po kroku my wszyscy, oczekując od nich tylko rozsądku. I myślę, że rozsądku to można oczekiwać. Proszę bardzo, pan tak. Pan zapytał o motywację prokuratury dotyczącą zwolnienia Narożniaka i dlaczego to Bratkowski poręczał za Narożniaka. Ja akurat uczestniczyłem w tym, jak gdyby, bo to było tak, ja byłem w Gdańsku na Komisji Krajowej, Wałęsa poszedł, dzwonił, nie wchodźmy to, z kim rozmawiał, przyszedł do mnie i powiedział, będzie w imieniu Kaczemu i Bratkowski, ma z nim rozmawiać i ustalić, porozumieć się z Mazowcem, bo oczywiście Mazowce musi podjąć decyzję. Ja, bo Lew poszedł na Komisję Krajową, a ja dalej rozmawiałem przez ten telefon, także cały ten układ znam przez spadkiem, byłem telefonem, bo ja tu miałem na jednym telefonie Bujaka, a na drugim telefonie Bratkowskiego. I teraz tak, oni po pierwsze, władza, nie chcieli pokazać, że się cofają, a cofnąć się chcieli. Chcieli więc znaleźć takie rozwiązanie, które by robiło wrażenie, że wszystko jest w porządku. I stąd nie oni rozmawiali sami, choć jak rozumiem, z Lechem rozmawiał ktoś z władz. Pewnie Jagielski, ale nie wiem tego. Natomiast już dalej miał rozmawiać Bratkowski, to Bratkowski jako ten, który tu się pokaże. No Bratkowski to jest dziennikarz, prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, więc nie władza. On tu wyszedł z inicjatywą, dalej będzie, prawda? I dalej jak oglądamy, to z inicjatywy Bratkowskiego wszystko się dzieje, to on to wszystko uzgadnia z sekretarzem Kani, z tym Reguskim, to znaczy z Kanią przecież. I teraz krok pierwszy jest taki, że on mówi, dobrze, zwolnimy Narożniaka, potem wszyscy zgodzą na szapełę, ale wy, to jest związki, dacie poręczenie. No i ja jeszcze, nie wiedząc, co bo jest Byszek, powiadam na to, poręczenie, znaczy uznać, że on, że jest coś nie w porządku, że prokuratura zasadnie wręczy śledztwo. Mówię do niego, to my tobie możemy dać społeczne poręczenie, bo członek partii, a porządny człowiek. Następnie Czubiński się może do nas zwrócić o społeczne poręczenie, ale wątpię, żebyśmy mu dali, a Narożniakowi nie ma powodu dawać społecznego poręczenia. To mówię Bratkowskiemu, potem mówię to Bujakowi. On wtedy przysyła do mnie adwokata Jana Olszewskiego, znaczy do telefonu, który mnie przekonywuje, że trzeba jednak dać. Ja się bronię słabo, bo rozumiecie państwo, jestem przekonany, że nie należy dawać poręczenia, ale z drugiej strony, jak się ma okazać, że przez moje pryncypia człowiek będzie siedział w więzieniu, to ja dziękuję. Więc ja się bronię, ale bardzo słabo i wreszcie mówię do niego, Janek, przekaż prezydium Mazowca moje stanowisko i swoje i niech oni zdecydują. I ledwo on odszedł od tego telefonu, żeby przekazać, zadzwonił Bratkowski i mówi, my się, czy zgadzacie się na to, żeby Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dało poręczenie? Na to ja mówię, nie wiem co oni, ale ja uważam, że nas to nic nie obchodzi, to już nie ma żadnego znaczenia. My nie dajemy poręczenia i Narożniak z Czapełą przyjeżdżają. Natomiast poręczenie, to już to jak chcecie to róbcie, no nic. Przekazuję to do Mazowca, który w związku z tym wstrzymuje to głosowanie, które Olszewski ma przeprowadzić i dostaje w ten sposób, że Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich dało poręczenie. Krótko mówiąc, jest to sposób, w jaki władza musiała ustąpić, a chciała to tak zrobić, żeby wyglądało, że nie ustępuje. To oczywiście jest moim zdaniem zupełnie dziecinnym wybiegiem. To tyle, bo tu nic więcej dodać do tego nie można. Dlaczego Bratkowski? Z tego samego powodu, że to nie władza proponuje, nie władza składa ofertę, tylko tam społeczny człowiek złożył tutaj, zgłosił się, dał poręczenie, to oni puścili Narożniaka. Właściwie, że był strajk, nie wiedzieli nawet. Zobaczyli to z Bratkowskim. O, mniej więcej tak. No, na mnie to takie robi wrażenie, że jak dzieci zakryją oczy ręką, to im się zdaje, że się schowało. Łatwo odnosić sukcesy nad władzą. Proszę. Państwa, ja rozumiem, że pytanie, co mam do zarzucenia, jest takim zdaniem, czy mam coś do zarzucenia, bo ja nie powiedziałem jak dotąd, że mam coś do zarzucenia. Ale ja nie wiem, czy słowo mam do zarzucenia jest poprawne, dlatego, bo ja mam wiele, widzę wiele słabości i braków Solidarności, ale je świetnie rozumiem, więc trudno mi to nazwać zarzutem. Zacznę od tego, że ja uważałem, że nie należy powoływać wolnych związków zawodowych. To jeszcze dawno, dawno, w czerwcu chyba Zbyszek Bujak mówił do mnie, będziemy powoływać tutaj wolne związki zawodowe, a ja mu tłumaczyłem, dlaczego nie.
Mówiłem, trzeba powołać komisję robotniczą, bo związki zawodowe to jest naraz olbrzymia masa administracyjnych obowiązków i nie damy...